Witam wszystkich gorąco, cześć. Na stoliku widzicie parę takich gadżetów, oscyloskop, rezystor pomiarowy, stary akumulator, ale sprawny i rozładowany, był wczoraj. Wyssałem z niego około 15 amperogodzin. Tutaj jest multimetr wysokiej klasy, skonfigurowany do pomiaru prądu. Tutaj jest amperomierz analogowy. Przyda się, nie dziwcie się, że to jest, że tutaj jakiś skansen upubliczniam, ale to będzie właśnie potrzebne do pokazów. No i ładowarka. Ładowarka to jest taki może klon mocniejszej, lekko i bardzo popularnej i ostatnio dużo omawianej na grupie miłośników akumulatorów i prostowników i tak w sieci. To jest ładowarka MW-SC6B, a jest bardziej ta mocniejsza, bardziej popularna może 8E. Nie wszystko to samo, tylko 8E. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę w tym krótkim filmiku. Przedstawię właśnie, że niektórzy z Was proponują używanie przy ładowaniu, przy zakończeniu, już na sam koniec ładowania, czy no zależy, może i w połowie ładowania, żeby włączać tryb 24-woltowy, obojętnie czy AGM, czy standard, i tryb recondition, albo inaczej naprawy, tak, regeneracji, naprawy. Chciałbym właśnie pokazać, a wy się podzielcie ze mną, co o tym myślicie w komentarzach. Napiszcie właśnie, co o tym myślicie. Może ja mało jeszcze widziałem w życiu, bo różnymi stylami ładowałem, ale czy to jest takie strasznie lecznicze i zdrowe dla akumulatora, bo będą odgłosy, teraz szumi oscyloskop, ale będą odgłosy, które wydobywają się przy krokodylkach, znaczy przy słupkach akumulatora. Także ciężko określić, czy to krokodylki, czy słupek hałasuje. Piszczenie tej ładowarki w tym trybie. I to wydaje się takie, że to jest desulfator, tak? Czyli takie jakby odsiarczanie. No ale to moim zdaniem tak, nie powinno się ładować akumulatorów. Pies trącał, jeżeli to będzie stary, ale nie wiem jak to, co tutaj zachodzi, że te takie pikanie jest, bo jak to jakoś tam częstotliwość, czy nie wiem, to takie też pikanie jak ten desulfator albo pastuch na łące, tak? Gdzie się tam coś pasie. No to zobaczymy i jeszcze jedno, póki pamiętam, że czy, moim zdaniem, czy ustawimy nawet w tym tradycyjnym ładowaniu bez tego trybu naprawiania, to czy AGM to maksymalne napięcie będziemy końcowe, będziemy widzieli na słupkach akumulatora w granicach 14,7 V, w trybie standard będzie to napięcie wynosiło 14,4 V, czyli mniej, a jakby oscylogram, kształt przebiegu, niczym one się nie różnią, niczym się nie różni ten przebieg, tylko jakby te końcowe napięcie jest takim wyróżnikiem, że widzimy jakiekolwiek różnice między tymi
programami. Tutaj mamy program jednoamperowy, motocyklowy, akumulatorki. Fajnie ładuje, bo ładowałem. Tryb ładowania prądem 3-amperowym, no i 6-amperowym. Oczywiście wszystko zależy od stopnia naładowania akumulatora, jak jest ten rozładowany, wyssany z niego te 15 amperogodzin, to jaki tryb nie ustawimy, to będzie, znaczy to jak ustawimy jeden, to jeden będzie, to ładowanie będzie rozpoczęte tym prądem 1-amperowym, 3-amperowym prądem to 3-amperowym, 6 to 6, ale jeżeli ustawimy ten program 6-amperowy do naładowanego akumulatora, to wiadomo, że to króciutko będzie, może parę sekund 6 amperów i później będzie już spadek. A jeżeli tak jak ten będzie rozładowany, no to te 6 amperów będzie pokazane w tym trybie. I później będzie spadek tego prądu. Spadek prądu, a podniesienie sił napięcia. No to trzeba coś włączyć, żeby ożywić i ten zegar, i ten multimetr, no i najważniejszy być może oscyloskop. Dobrze, teraz mamy tryb 1-amperowy i zobaczymy, teraz włączyłem tryb 6-amperowy, standard. I lecimy. Poszło. Także widzimy drobną różnicę. Tutaj jest 5,7 ampera. Tutaj tak jakby wskazuje. No to pokazuje 6. Ogólnie to jest, można powiedzieć, dokładny ten amperomierz w tej ładowarce wskazania. Jak tam przy 3 czy 4. To jest dużo mniejszy ten błąd, ale ogólnie powiem, że nie jest źle, a woltomierz to naprawdę dobrze mierzy. Oczywiście jako jedna cyfra po przecinku. Widzimy, jak to jest na tym ustawieniu, tak? Teraz przestawimy na AGM. Wyłączymy, niczym to się nie będzie różniło. Start. Aha, tu na jedno nam przeskoczyło. Widzicie. O. Było tak samo na tej funkcji standard. Nic tutaj się nie zmieniło. Przekręcimy, żeby troszeczkę to widzieć. Tu jest jakby ten AVG. Chociaż mówię, tu trzeba dobrze pokręcić, żeby dobrze zmierzyć, zrobić nastawy na tym oscyloskopie. Ale teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy. No jeszcze może tu przekręcę. Tak. Teraz jak przełączę na tryb 24V AGM, mówię to bez różnicy, czy standard, czy AGM, to to samo praktycznie będzie na tym, na oscylogramie pokazane. Dobrze. Damy na przykład 6 amperów. Recondition. Nie 6, bo tutaj nie damy. Damy, ale jak przeskoczy, no, w tym trybie.
To jest 1 i 3 i ten. AGM w wersji 24-woltowej nie możemy dać przecież 6 amperów, tak? Wciskamy. O. I teraz widzimy i słyszymy troszeczkę. Tu wariuje, tu tak pyka. Tu piszczy, nie? I mamy te zero. A takie stukanie, które być może słyszycie, to pochodzi tutaj z krokodylków. Ale tu co się dzieje? No i tutaj trochę pokręcimy. Widzimy jakie szpilki. Nie wiem właśnie, czy jak to z częstotliwością nagrywania przez ten telefon, co wy będziecie widzieć na nagraniu. Tak jest na tym ustawieniu, tak? Teraz przełączę na ten zwykły. Tylko recondition. Nie 24-woltowy. Nic tu nie pyka. Mamy napięcie 13,2 V. Tu jest napięcie. Natężenie 3 ampery. To jest w miarę spokojnie. Gdzieś tam zmienimy kształt. Może podwyższymy. O, taki będzie fajny. To jest recondition w wersji 12-woltowej. Teraz zobaczycie, przełączę na wersję. Teraz wyłączę i przełączę na wersję 24-woltową. Skacze tak? Skacze tak. Zmienię ten amperomierz na coś bardziej czułego i wtedy zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze, zmieniliśmy na miliamperomierz od 0 do 600 miliamperów i włączamy. Tu się zaczyna właśnie przygoda. Czy to jest zdrowe ładowanie akumulatora w takiej konfiguracji tej ładowarki? Także w komentarzach proszę, jeżeli ktoś umie to jakoś określić optymistycznie, takie działanie tej ładowarki w takim trybie nieprzeznaczonym, tak? Poza konkursem, jak to mówię, cichym internetowym trybem. Bo też można powiedzieć, że to jest odsierczanie.
Nie wiem, czy to jest odsierczanie. Każde ładowanie to jest w sumie odsierczanie, nie? Tak jak pływanie na byle czym. Pływanie na byle czym dotrzemy do celu. Płynąc na byle czym dotrzemy do celu, może tak bardziej. I ładując też dopłyniemy do celu, tylko niech nie wmawiajmy na przykład ludziom, nie zachwalajmy swego pomysłu, żeby ładowali takim stylem, nie? Akumulator, zwłaszcza jakiś nowy czy mały. Dobrze, ktoś powie, to jest stary akumulator. Może na nowym będzie inaczej. I mamy naładowany i nowy akumulatorek. Mamy prawie to samo. I włączamy. Coś podkręcimy, może czekajcie. Ja praworęczny jestem to. O. Mamy 50 teraz milisekund. Recondition. Tu już wiadomo, jest akumulatorek AGM. No to niezdrowo, nie? Takim napięciem wysokim ładować go. O, trochę tu już się zawiesił, za mocny ten prąd, ale tutaj mamy. Coś zaczyna. Recondition. Tutaj już hałasuje ta wskazówka, nie? Znaczy ustrój tego miliamperomierza. Także to jest tylko taki wstęp, jakby właśnie może poradzicie, co i jak ustawić, żeby dokładnie zmierzyć. Bo mówię, tu nie chodzi teraz o dokładność pomiaru na oscyloskopie, bo tu trzeba go dobrze skonfigurować. Ale tu jest jak naładowany akumulator, to widzimy. Bo jeżeli przełożę te krokodylki z ładowarki do przepraszam, zresztą przełożyłem krokodylki na ten stary akumulator większy i to samo zrobimy tutaj po prostu.
O, zaraz spalę ten amperomierz, miliamperomierz. Poszło, widzieliście ile poszło, nie? Wszystko zależy od stopnia naładowania. Zobaczcie, jaki ten zrobił przyrząd. Dobrze. Tutaj jest ten duży amperomierz. Tak sobie wpinam. Mam tych gadżetów. Zaraz. Tak. Jeszcze tu wsadzić ten. No kurczę, poradzę czy nie poradzę? Tamten, ten ważny jest też rezystor pomiarowy. Tak? Dobrze, tu tak i jedziemy. Mamy 3 ampery. Przepraszam, że to tak chaotycznie wszystko, ale nieraz tak bywa. I recondition i 24 V. I 24 V. Teraz nie hałasuje ustrój tego miernika, miliamperomierza, tylko hałasują krokodylki. Pikają, Pikachu. O, jeszcze zerknij. Także piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Nie mówię, że ja jestem wszechwiedzący, nie? Ale mi to się nie podoba. I oczywiście nie mam nic do tej ładowarki, nie? Bo to nie ładowarka winna jest takiemu ustawieniu, tylko zawsze człowiek za takim ustawieniem stoi. Także cześć, trzymajcie się, do następnego spotkania.